Iwona Korzeniowska. Pochodzi z Ciężkowicko-Tarnowa. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego. Z zawodu fizykoterapeutką, zamiłowania alpinistką i himalaistką. Miłość do wysokich gór narodziła się w USA. To tu stawiała swoje pierwsze kroki i tu poznała wielu zapaleńców wspinaczki. Przygoda z tą wspinaczką zaczęła się w klubie sportowym w Chicago. Na ścianie, gdzie była ściana do tak zwanego, wiesz, wspinania po skałkach. No i od tego zaczęło się, od sali w środku i później wyjazdy do Wisconsin, a później coraz większe wyjazdy i w coraz odległejsze miejsca. Wreszcie przyszedł moment, w którym Iwona zaczęła realizować swoją pasję przez duże P. Po raz pierwszy wyjechała w najwyższe góry świata, w Himalaje, skąd przywiozła wiele niezwykłych fotografii. To nie była wyprawa wspinaczkowa, to było właściwie podejście do bazy i zamiarem było wyjście na tak zwany Prime Minister of Everest, ale okazało się, że też to było trudne przejście, bardzo takie kamieniste, kamienie się sypały i zadecydowaliśmy, że nie będziemy wychodzić. Jednak wbrew pozorom to nie Himalaje, a pakistańskie pasmo Karakorum związane jest z jej największą alpinistyczną przygodą. W Himalajach byłam wiele razy, ale chyba taką największą przygodą mojego życia to był wyjazd do Pakistanu, który do dzisiaj wspominam bardzo mile. No i mam takie ciche marzenie, że jeszcze tam wrócę. Mam nadzieję w towarzystwie, w którym byłam pierwszy raz i może spróbujemy wyjść na jakiś kolejny tam szczyt. Pakistan jest bardzo inny niż Himalaje. Wiesz, bardzo jest dramatyczny. Szczyty są bardzo strome, doliny bardzo głębokie. No, odbiór, wiesz, tych gór jest zupełnie inny niż Himalaje. Myślę, że ze względu na te dramatyczne widoki, wiesz, to ja nawet chyba nie potrafię znaleźć odpowiednich słów. Wiesz, to się wchodzi w jakieś taką płaskie doliny i ze wszystkich stron po prostu szczelają bardzo ostre szczyty, kamieniste takie, wiesz. No, właściwie oglądasz się wkoło i one po prostu patrzą na ciebie. Później jak się przechodzi przez ten lodowiec Baltoro i wchodzi się już na lodowiec, gdzie są bazy do K2 i Broad Peaków i Gasherbrumów, to również, wiesz, no, oglądasz się wkoło i stoją ośmiotysięczniki, patrzą na ciebie. Także jest to niesamowite. Pierwszy pobyt Iwony w Karakorum w 2008 roku związany był z wyprawą na 12. pod względem wysokości górę na świecie, Broad Peak. Niestety ze względu na warunki pogodowe nie udało jej się zdobyć szczytu. Jak pojechałam do tego Pakistanu, to miałam nadzieję, że będziemy mieć piękną pogodę, bo Pakistan słynie z tego, że ma fajną pogodę ze względu na to, że Himalaje Karakorum trochę osłaniają i są z daleka od oceanu. No ale w tym czasie, kiedy ja byłam w Pakistanie, nie było dobrej pogody. Mieliśmy tylko kilka okien pogodowych w związku z tym. No, wyprawa była cudowna, ale nie zakończyła się sukcesem zdobycia szczytu. Doszliśmy do 7300. To był już po trzecim, no, trzeci obóz był założony i zeszliśmy, bo to było wyjście tak zwane aklimatyzacyjne. No i później już się nie było pogody, bo mieliśmy ogromne szanse, żeby wyjść na ten szczyt. Broad Peak nie należy do najłatwiejszych gór. Często sprawia kłopoty najbardziej wytrawnym wspinaczom. Dlatego Iwona do wyprawy przygotowywała się długo i solidnie. Nie tylko kondycyjnie, ale też technicznie. Do tej góry akurat przygotowywałam się w Yosemite. I tam trenowałam z bardzo fajnym kolegą, znajomym, który jest wybitnym skałkowcem i tam ćwiczyliśmy dużo przejazdów, zjazdów, trawersów, tak, że ja byłam technicznie i fizycznie bardzo dobrze przygotowana do tej wyprawy. Na Broad Peak Iwona Korzeniowska wspinała się w niebyle jakim towarzystwie. Ja wychodziłam na ten Broad Peak w towarzystwie Krzysztofa Bielickiego. No, wiesz, no, niesamowita przygoda dla mnie, taka, wiesz, turystyczna, ale również
wiesz, bycie z tym człowiekiem, bo to jest długi czas, to są 2 miesiące. On ma, wiesz, taką wiedzę i tak pięknie umie opowiadać, no to jest, wiesz, przyjemność, naprawdę, no cudowna sprawa. Krzysztofa Bielińskiego poznałam przez moją przyjaciółkę, od której właściwie tak naprawdę zaczęły się Himalaje, Ewę Szcześniak. Ona nas przedstawiła, jak ja byłam w Nepalu. I często oczywiście Krzysztofa pytałam, kiedy jest jakaś wyprawa, czy ewentualnie mogę brać udział w tej wyprawie. No i właściwie dostałam zaproszenie od Krzyśka na ten wyjazd i skorzystałam z tego wyjazdu. Iwona jak na amatorkę ma wspaniałą kondycję i umiejętności techniczne. Ma także coś wrodzonego, o czym wielu zawodowych himalaistów może jedynie pomarzyć. Nie ma bowiem problemów z aklimatyzacją. Ja się dobrze czuję w górach. Ja nie mam problemów z oddychaniem i z aklimatyzacją. Ja nie potrzebuję dużo czasu, żeby się aklimatyzować. I właściwie mam problemy z tym, dlatego że w górach, jeżeli się przygotowujesz do takiego wyjścia wysokiego, no to trzeba właśnie chodzić wolno. A ja mam tendencję do chodzenia szybkiego. Oczywiście jak już jest czas na wyjście szturmowe i na wyjście na szczyt, to trzeba chodzić szybko, no ale podejścia są wolne. Jednym słowem, Iwona Korzeniowska stworzona jest do bicia rekordów, mimo że wspinaczkę traktuje jedynie jako hobby. Ale przede wszystkim przykład Iwony pokazuje, że tak naprawdę każdy z nas, jeżeli tylko kocha góry i spełnia pewne kryteria, może zrealizować marzenia z nimi związane. Ja myślę, że są 2 czynniki, o których trzeba myśleć. Wydolność fizyczna, bo to jest bardzo ważne, w tych górach wysokich. No i właściwie jaki jest cel? Co my oczekujemy? Czy tylko podejście pod bazę jest naszym celem? To jest bardzo też piękny wyjazd. No oczywiście są z tym związane jeszcze finansowe, że tak powiem, czynniki. Nie są to oczywiście tanie wyjazdy. To nie są wyjazdy, które sobie można robić tak co roku, jeżeli to, no wiele jest czynników, ale ja myślę, że przede wszystkim wydolność fizyczna jest jedna. No i nastawienie psychiczne. Czy ktoś jest gotowy na trudności spania w namiocie, w sumie monotonne jedzenie, no duże niewygody, wielka niewiadoma. I no to jest takie, wiesz, wyzwanie. Jak ktoś jest gotowy na takie wyzwanie i przygodę, zapraszam. A my do tych zaproszeń się dołączamy.